O, mam branie jakieś. Mamy branie. Mamy branie u Tobiego. Powiem wam szczerze, że nie wiem, która godzina jest, ale idę do niego powoli. Ładno, Tobi! Grosse. Ich habe noch gar keinen einzigen Kopfschlag gespürt. Nichts. Gut, schau, der Luki ist nicht mitgegangen. Wo geht der rein? Der ist gut. Gut. Der gibt Gas, schau. Das ist heftig. Ich habe meine Rolle fast ganz zu. Ich habe fast ganz zu. Nicht schlecht. Na, mei. Dann schauen wir mal. Ależ piękny odjazd u Tobiego znowuż, godzina piąta. Idę do niego. Hej, witam wszystkich ponownie. 24 maj. Udało mi się wyjechać na wodę. Piątek. Przede mną dwie doby. Godzina w pół do dziesiątej. Od czego chciałem zacząć? Była w planie rzeka Izar. Nowa miejscówka. Ale nie udało się. Do czego dążę? Znajduję się tutaj na stawie. Ci, co oglądają, to wiedzą, byłem tutaj już w tym roku dwa razy z wiosny, początek wiosny, na innej miejscówce, tam bardziej z przodu. Co chciałem powiedzieć pokrótku? Dlaczego tutaj się znajduję? Ze względu na to, że, tak jak już mówiłem, zasiadka była planowana na rzece Izar. Jak ktoś oglądał ostatni filmik, została złapana rybka, nowy mój PB, 15 kilo, na rzece Izar. Na pewno niektórzy będą zaraz się pytać, dlaczego tu na stawie. No już mówię, chwilę to potrwa. Ze względu na to, że ostatnie 5 dni tutaj na Bawarii były naprawdę obfite opady. Lało niemiłosiernie, deszcze, obfite opady i wczoraj jeszcze byłem z żonką, czwartek wieczorkiem wyjechaliśmy zobaczyć, jak to wszystko się tam, jak to wszystko wygląda, taki mały rekonesans, więc nie dało się tej zasiadki tam zrobić. Szkoda, bo jak widzieliście, mówię, rybka była złapana. Miejscówka była nęcona, tak jak mówiłem już w ostatnich filmikach. Więc znajduję się tu na tym stawie. Zaraz wam pokażę miejscówkę, jak wygląda. Wybrałem co i jak. Wybrałem tą miejscówkę ze względu na to, że tu są partie, strefy tego akwenu płytsze. Dlaczego? Dlatego, że od wczoraj temperatura idzie do góry, ma być następne 3 czy 4 dni, ma być fajnie ciepło, słoneczko ma grzać, więc wybrałem te partie płytsze ze względu na to, że ta woda będzie szybciej się nacieplać i wydaje mi się, że ten karp będzie wychodził na te na tą płyciznę tutaj. Tu mam około głębokości 2,5 metra, 1,5 metra w tych granicach, więc będę próbował moich sił teraz tutaj. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, teraz wam pokrótku pokażę, jak ta miejscówka wygląda, gdzie będę mniej więcej rzucał. No i to by było na tyle. Dobra, idziemy na dół.
Tu mam taki zejście dosyć strome, ale damy radę. Więc tak jak widzicie, jesteśmy tutaj. Tu mam takie trzcinowisko. Jak będzie tam teraz widać, trzymajcie się tej prawej strony. Ja wam zrobię tutaj lekkie zbliżenie. Tu jest dosyć płytko. I potem w lewo, w lewą stronę praktycznie. Tam, gdzie są tutaj te rośliny wodne. Jak się nie mylę, to są lilie wodne. Tam będę rzucał moje zestawy. Jest niedaleko, około 25-30 metrów od linii brzegowej, gdzie będzie stał rodpod. Tam będę rzucał moje zestawy. No i tak to będzie wyglądać. Więc czeka. To by było na tyle. Później się odezwę, bo muszę zaś znowuż nosić wszystko. Mam około 100 metrów noszenia wszystkiego. W końcu chyba będę musiał zainwestować w jakąś roli fajną, którą da się zapakować i przewieźć. Będę musiał nad tym pomyśleć. No dobrze, nie będę się rozgadywał. Pokrótku wam powiedziałem dlaczego, co i jak. Więc będę brał się za pracę. Więc żegnam się. Do usłyszenia. Cześć. Hej, siemanko, witam was. Właśnie wszystko poogarniałem, poprzynosiłem te rzeczy, co mi są potrzebne. Obozowisko już mam rozłożone. Rodpod stoi, namiot stoi. Jest godzina krótko po pierwszej. Nigdzie mi się nie śpieszy. Wędki rozłożone, zestawy mam już porobione. Więc chciałem wam krótko pokazać, co pójdzie na początek do wody, do jakiejś godziny 20, do wpół do 9. Chciałbym te zestawy, co wam zaraz zaprezentuję, chciałbym wam pokazać. Zestawy nie są jakieś skomplikowane, normalne, proste zestawy na długich włosach, więc zaraz wam pokażę, jak to wygląda i będę wszystko wrzucał do wody. Tak, już jestem. Pierwszy zestaw, tak tutaj widać, miękka plecionka, długi włos, kulka 20, skopex. Tak będę zaczynał. Tak to wygląda. Jeden zestaw, drugi zestaw, praktycznie taki sam. Też miękka plecionka, dwie kuleczki 15, citrusy, tonąca plus pop-up. Tu mam pastę, która dociąża cały zestaw, więc tak to wygląda. I zaraz będę montował zestawy i będę zarzucał. To by było na tyle. Dosyć ciepło jest, grzeje fajnie słońce, bardzo mnie to cieszy. No nic, będę zarzucał i będę czekał do jakiejś godziny 20. O godzinie 20 ściągnę zestawy, zmienię na noc, zobaczymy, może będzie coś do 20, jakiś gwizdek. A jak nie, to ściągnę, tak jak już mówiłem, pozakładam nowe kuleczki, nie wiem, zobaczymy, może coś dam innego. A jak nie, tego będę się trzymał.
Na pewno dowieszę na noc jakąś siateczkę PVA, jakiś mały woreczek. Albo wezmę worek i zrobię taki fajny taki woreczek, napcham tam troszeczkę miksu jakiegoś plus kulka, plus cały zestaw i zarzucę. Będę miał trochę czasu na przemyślenie, więc to by było na tyle. Biorę się za rzucanie wędek. Zobaczymy. Do późna. Cześć. Witam ponownie. Godzina krótko po 19. Zestawy jak na razie, jak wam wcześniej pokazywałem, są jeszcze w wodzie, ale będę za jakieś pół godzinki, 45 minut będę je zwijał i będę przerzucał wędki na noc. Jak do tej pory nic się nie wydarzyło, spokojnie jest na wodzie, lusterko, bez wiaterku. Zrobiłem już następne zestawy na noc, chciałem je wam pokrótku tutaj wszystko pokazać, jak to wygląda. Zmieniłem taktykę. Zaraz wam pokażę. Tu mam przygotowane. Jak widać, zrobię wam lekkie zbliżenie. O, tak jak widzicie, ten u góry krótki przypon fluokarbon i popach 15 cytrus na krętliku. Do tego będzie siateczka PVA. A ten drugi tutaj, jak widać, cienka plecionka, nic się nie zmieniło. Zamiast kulek pójdą ziarna 3 kukurydzy plus podczepiłem to orzechem tygrysim i do tego siateczka PVA z orzechami tygrysimi. Tak jak widzicie, to zaraz zamontuję i za, tak jak już mówiłem, za jakąś niecałą godzinkę wyciągnę te zestawy, co mam we wodzie i zamontuję tamte i będę wrzucał na noc. Więc to by było na tyle. No, jak na razie cisza. Przyjechało jeszcze dwóch gości jakiś tam na czubek. Nie wiem, czy będzie widać, raczej nie. No i zobaczymy, co ta noc przyniesie, może jakiegoś pipsa. Więc parę spławów było w tym rejonie, w tych partiach, które ja obławiam. Więc no zobaczymy, no jak coś będzie, to na pewno się odezwę. Więc tak pokrótku to by było na tyle. Więc do usłyszenia. Cześć. O, mam branie jakieś. Ładny odjazd. I spina, kurde, stary. No nic, spina. Nic nie zrobię. Branie było. Za długo czekałem, bo musiałem kamerę włączyć. No nic nie poradzę. Na 20 z Kopex. Akurat wyłączyłem kamerę, jak z wami rozmawiałem. No i patrzcie. Wyłączyłem kamerę i słyszę pip, pip. Podbiegłem do góry, włączam. Mam nadzieję, że coś się nagrało. No i chwila holu. Za słabo przyciąłem albo, no nie wiem. Nie udało się, spina.
Skopex 20, tak jak wam wcześniej pokazywałem. No nic, będziemy brać się za przerzut. Ja. Cytrusa. Maleństwo. Tak, udało się. No i udało się. O, nagrało się. Pokażę wam go tak szybko, bo to mały jest. Na cytrusa wziął, na popapa, tak jak wam wcześniej pokazywałem. Pokażę wam go w podbieraku, bo nie ma sensu, żebym go na matę kładł, bo jest malutki, wigilijny. Cytrusek, o, nawet się wyhaczył już. O, nawet miałem wam nie pokazywać, jak puszczam ryby do wody, żebym nie miał problemów. Ale dobra, widzieliście, poszedł. Zrobię wyjątek dla was specjalnie. Za to bym chciał łapkę do góry. Nie, no żartuję. Sami oceńcie. No. Siemanko, witam. Godzina w pół do pierwszej w nocy. Odjechał właśnie cytrus. I takiego malutkiego znowuż. Ale jest.
mały jak mały. Fajny lustrzeń. Ja wiem, 3 kilo. Więcej nie będzie miał. Dobra, na citrusa. Dobra, spadam, ogarniam wszystko. Hej, witam wszystkich z rana. Godzina krótko przed 3 rano. Piękny odjazd. Jestem sam i muszę to wszystko ogarniać. Mam nadzieję, że widać. Piękny sazan na 3 ziarka kukurydzy. I podbity 3 ziarka kukurydzy podbite tygrysim orzechem. Około 10 kilo idzie do wody. Cześć. Hej, witam was z rana. Właśnie miałem odjazd. Godzina krótko po 6 rano. Może tak w krótku wam przy holu powiem. W nocy złapałem 2 rybki. Na pewno będziecie je widzieć. No i w nocy miałem o 12:30 chyba w nocy, o 12:30 branie, jak dobrze pamiętam, i krótko przed 3, jak się nie mylę. Ojoj, wyszedł mi tutaj. No i teraz o 6, czy krótko przed 6 jest. Chciałem w końcu zasnąć, usypiałem i tu, tak jak zawsze, odjazd. Pibek i szczała z namiotu na dół. Nie jest jakiś chyba duży, a nie, ładny sazan. Pełno uchy. Mówię to, kurde, nie ugra. Włączę GoPro i chociaż wam haul pokażę, jak mi się nie udało nagrać odjazdu. Fajnie pompuje. Aha, i odjazd na 3 ziarka kuku i na końcówce podczepione tygrysem. Już mam widzów na drugiej stronie, przyjechali z rana. Więc chcę wam pokazać haul. Akurat mi się to udaje i będę go wypuszczał, tak mi się wydaje, bo nie będę wam, nie chcę po prostu, żeby widzieli albo nie wiadomo co. Pewnie dzisiaj będzie kontrol, bo tak pięknie jest. No więc, oj, wystraszył się. Mam nadzieję, że się wszystko nagrywa. Muszę tutaj podotykać. Na pewno będzie szum, ale chcę się upewnić. No, nie jest zły. Mam go tutaj jak najlepiej pokazać, żebym potem nie musiał nic robić. Fajny jest. Poddyszkę.
Jeszcze nie jest gotowy pan. Mocny jest, skubańczyk. Jeszcze próbuję odjechać raz. Fajnie przywalił, ale nie ma chyba szans. Jego końcówka. A jeszcze. Ładny jest, spory. A tak zawsze narzekam na ten miesiąc maj, nie? Mówię wam. Od małego nie lubiłem nigdy zjeździć w maju jakoś na ryby. Nie wiem dlaczego. Wszystko to się budzi. Jakoś tak dziwnie. Wszystko się trze. Takie kaczki składają jaja. Wszystkie owady. Żaby rechoczą jak walnięte, bo jakieś gody swoje mają. Masakra, nie? Chcę go wymęczyć. On dobrze zapięty jest raczej. Nie ma pośpiechu nigdy z karpikiem. Może teraz przyjdzie pan. Tak, jest. No dosyć spory jest. Kurde, jeszcze bym zjechał do wody, ty. Nieźle, jeszcze bym wpadł do wody, ej, bo w klapkach jestem. Ja pierdyle, jeszcze z rana bym do wody wpadł. O, patrzcie, jaka klucha. Pokażę wam go lepiej. Widzicie? Dosyć spory, hej. Będzie miał więcej niż dychę. Patrzcie, jaki kolos. Ładny jest. Ojeju, będę miał robotę z rana. Dobra. To na razie. No, ładna klucha. Ten będzie miał ponad dychę. Dobra. No ładny jest. Mam nadzieję, że mnie widać. Pokażę wam go wszystko szybko, jak wygląda. I będę go wypuszczał. Proszę. Jaki piękny. Pełnołuski. Wydaje mi się, że może mieć około 13 kilo. Jak nie więcej. Będę musiał iść do samochodu po wagę i wtedy wam powiem, zważę go i wam powiem szczerze, ile miał. Jeszcze raz wam go pokażę. O. Ładny. Ładne branko. Właśnie mi się przysypiało, bo całą noc nie spałem, bo miałem też dwa brania. Już mi się przysypiało, będę musiał po południu może odespać, jak mi pogoda da, bo w namiocie gorąco było wczoraj. Tu macie go jeszcze raz. Dobra. Fajna klucha. No miejscówka jak na razie dobrze wytypowana, więc bardzo mnie to cieszy. Dobra, polecę szybko powagę
i go zważę i wam powiem, ile miał. Cześć. Ładno tobi! Siemanko, witam wszystkich. Siemanko, witam wszystkich. Przyjechał Tobi godzinę temu do mnie, kolega. Jest godzina teraz... Która jest godzina w ogóle? Masz zegarek? Luki. 16.24. No, Tobi był gdzieś o drugiej. Rozpakował się. Zarzucił wędki. I ma piękny odjazd. U mnie jak się na razie nic nie dzieje od godziny 6. Po tym ostatnim dużym, co widzieliście. Ale fajnie, że u Tobika jedzie. Und Tobi, wie schaut's aus? Besser war. Was meinst? 8 Kilo? Plus minus. Können haben, oder? So was, ja. Schauen wir mal. Nowy rekord łowiska. Fajnie było. Musiałeś tam podbierz. Tobi, bist du soweit? Dauert noch ein bisschen. Dauert noch, gut. Ja, der mag noch nicht. Mag noch nicht. Gut, warte mal kurz. Magst du machen? Weil... Aber war schöner bis. Ja, der ist abgegangen, gell? Du. Bip, 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 bip. Aber der ist gar nicht so schön, ja, da. Hat Kraft schon passt, gell? Kleinen, aber ich hab gehört, gell? Ja. Du hast dich hier gelassen, ey. Na schau, sie sind nicht groß, aber Kraft haben sie zu sehen. Dobra, Łukasz, idź tam. Podbierz mu go fajnie. Mich tobie Aloha macha oder soll ich der Luki macha? Kann er gerne machen. Ja gut, weil ihr muss jetzt da schau. Cool. Was anderes machen. 7 Kilo. Ich sehe nix. Leute, gut. Tobi macht es schon richtig. Gut, ich gehe ein bisschen weg. Dass ihr mehr Platz habt. Schön. Tobi! Tobi, aber Respekt, lass ich lass ihn gleich, glaube ich, drin und tu ihn so wieder abhaken. Du, darf ich denn kurz schauen? Tobi. Ja. Ja. Wie schaut er aus? Gib nochmal einen Kescher. Oh, der wäre ja 6, 7 haben, oder? Ja, sowas. Hm? Gut, nicht schlecht. Cool. Tobi. Die tak, jak widzieliście, Tobi ładnego złapał, pełnołuskiego. Dobra, to byłoby na tyle. Widzieliście go. Zaraz będziemy go wypuszczać, żeby nikt nie widział. Dobra, pozdro i do późna. Będę się odzywał, jak będzie coś się dziać, bo jak się nie będzie nic dziać, no to bez sensu, co wam będę tutaj... nie wiem, opowiadał wam, nie wiem co, makaron na uszy nawijał, albo coś takiego bez sensu. Dobra, elo. Ależ piękny odjazd u Tobiego znowuż, godzina 5. Idę do niego. Tobi? Tobi? Meister? Glückwunsch? Darf ich schon sagen? Ja. Nein, noch nicht, Tobi. Ach, doch, der geht schon. Der geht schon? Okay, hab ich alles, raus, gell? Ja. Den ganzen Rund. Das ist der Tobi, mein Freund. Den habe ich kennenlernen. Tobi, kannst du dir vorstellen? Ja. Was soll Kappenfischer ich sagen? Bin ich schon lang. Dabei? Macht Spaß. Macht Spaß, passt schon. Also groß? Nee, oder? Kleiner. Kleiner, ne? 3, 4. Ja, ganz, fünf. Ganz kleiner. Mhm. Naja. Aber Fisch ist Fisch. Ja. Also Luki ist dran. Okay. Nee, ich schwimme jetzt nicht in die andere Schnur. Nee. Nein, er schwimmt rein. Also. Jetzt unten drunter, oder? Mhm. Der ist ja weggerät, oder? Ja.
Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Jetzt ist er drüber schon. Aber der hat schöne Farbe. Ja, der ist wirklich schön, ja. Der hat gar keinen Bock. Aber der Mori, ja. Da ist er. Und drin ist er. Er ist drin. Schöne Spiegler. Schöne Farbe. Schöne Farbe. Aber gemacht, Jungs. Gib nochmal auf. Schalt mal. Schöne Farbe. Gut. Mhm. Snowman. Ja. Yeah. Ein 20er plus 14 oder 15er Fokab. Hast du erledigt, sauber gemacht, 2-0. Ja, 4-2 muss ich sagen. No i pięknie, udało się znowu złapać rybkę. Jest fajnie jak na razie połapane. Mamy fajne miejscówki. Taktyka dobrze obrana. No jest ok, aby tak dalej. Elo. Mamy branie. Mamy branie u Tobiego. Powiem wam szczerze, że nie wiem, która godzina jest, ale idę do niego powoli. Echt jetzt, Tobi? Na gut, dann schön. Tobi sagt, dass der Großer ist. Das ist ein Großer. Ich habe noch gar keinen einzigen Kopfschlag gespürt. Nichts. Gut, schau, der Luki ist nicht mitgegangen. Boah, gib der rein. Der ist boah. Gut. Der gibt Gas, schau. Das ist heftig. Ich habe meine Rolle fast ganz zu. Ich habe fast ganz zu. Nicht schlecht. Na, no, mei. Dann schauen wir mal. Schauen wir mal. Also ich hoffe über 10 Kilo. Vielleicht bringen wir mal schon eins raus, oder? Locker. Was meinst du? Ja, dann passt schon. Ich freue mich schon. Gut, Tobi. Irgendwie kriegst du das Aloha hin, oder wie? Ja. Weil. Nur mit dem Bild machen wir jetzt ein bisschen. Ja, oben dann. Das kriegt man mir schon, Tobi. Warte nochmal. Den Kescher tue ich schon. Ja, perfekt. Okay. Rein. Kescher ist schon im Wasser drin. Light. Gut. Ich möchte eigentlich meine Warthose. Dann warten wir. Schauen wir mal, was der Tobi dran hat. Aber schaut gut aus, gell? Der lässt sich so schwer herziehen. Keinen einzigen Kopfschlag bis jetzt. Aber geht da am Rand rein. Ich müsste Warthose fast anziehen. Schaut gut aus. Möchtest du einer gehen, oder wie? Ich hab Angst, dass ich mich irgendwo rein. Ja, warte nochmal, lass den Zeit. Der hängt schon irgendwo am Rand. Hängt der jetzt, oder wie? Wo, am Rand, oder jetzt wie? Jetzt ist er wieder frei. Jetzt ist frei, passt schon. Dobra, nie zawiesił się. Das ist ein Viech, glaube ich. Der lässt sich ja so schwer herziehen. Weszedł mu tam w bok na kancie, ale mówi, że już się uwolnił i już zaraz go tutaj będziemy mieć. O, jest ładny, ładny. Szupi. Co? Pełno łuski. Ja, ceny konę szucham. Ha? Dobrze do mnie. Ja tam paszczo. Der ist brutal. Der ist heftig. A wie spät haben wir überhaupt, ey? Weißt du das? Noch nicht so spät. Ja, aber, was? 19 Uhr? Tobi. Geil. Tobi, den hast du. Warte mal. Lass noch mal Zeit. Der ist noch nicht fertig, Tobi. Lass noch mal Zeit. Der hat ja noch Power, hey. Ja. Ein guter Viech. Na, ładny jest. Piękny, pełno łuski. Kurde, nie wiem, która jest godzina. Hey, wie spät haben wir überhaupt? Weißt du das? Nee, gar nicht so spät, glaube ich. Ich glaube, 7 Uhr. Aber 19 Uhr wird schon sein, oder? 19 sowas. Jetzt bringt der Block. Nie wiemy serio, która jest godzina, ale gdzieś chyba 19. Siedzieliśmy właśnie
piliśmy piwko, a tu nagle łup, odjazd. Gwizdek piękny. Ale tobie jest tran, ten chore glej. Kur tobie, losno mal zeit tobie. To jest no nie za weit tobie, losno mal. Ich bin schon bereit, das kriegt man mir schon hin. Luki ist nicht mitgegangen, weil der schon mei verletzt ist. Sowieso, oder? Passt das, jetzt oder? Jetzt kommt er. Und noch. Yes. Schau doch mal noch Video. Video machen. Schau mal den an, den Rücken. Boah, der ist geil. Also, Glückwunsch, Tobi. Passt ja. Der ist schön. Dann machen Bombe. Wir ein paar Fotos jetzt. Warte nochmal. Das ist eine Bombe. Bombe? Das ist eine schöne Bombe. Der wird ja über 10 Kilo haben. Schau mal, das ist eine richtige Bombe. Oh, ey, der ist so groß wie der meine war. Du. Das ist eine Bombe. Oh, da kommst du schon auf, schätze ich, 13, zwischen 13 und 15 Kilo. Ich zieh mir aber jetzt meine Warthose an. Hack, Tobi, tu nochmal draufdrucker. Knopf draufdrucker. Ja. Ja, da genau. Hej, witam was ponownie. Hej, witam was ponownie. Pokażemy wam, szybko go ważyliśmy, zrobiliśmy parę fotek i teraz wam pokażemy go, jak wygląda. Branie było krótko przed 19. Tobi, Glückwunsch. Ja. Jest ein schöner Viech. Das hast du richtig gemacht. Passt schon. Wirklich schön. 13 kilo. 13 kilo. Ładny, pełno łuski. Idzie z powrotem do wody. Pozdrawiamy wszystkich. Z Bawarii. Elo. Super, Tobi. Richtig gemacht. So, dann lass mal jetzt frei. Nice. Nice. Właśnie wszystko pozwijałem, jeszcze mam wędki w wodzie, ale też będę teraz pomału zwijał. No cóż, co do zasiadki, w nocy już dzisiaj się nic nie wydarzyło. W nocy dziś siedziałem do pierwszej, o 12 zebrał się mocny dosyć wiatr. Pogoda trochę się popsuła, teraz dopiero słoneczko wyszło. Co do zasiadki, no udana, parę rybek się wyhaczyło z wody. Co mam więcej mówić, no będziecie widzieć na pewno, jakie ryby zostały złapane, wszystko jest fajnie pokazane, więc to by było na tyle. Jak się podobało, to łapka w górę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Elo, widzimy się już niedługo znowuż na wodzie. Cześć.